15 lipca wspominamy świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła. Jan urodził się około 1218 roku w Bagno Reggio koło Viterbo. Jego ojciec był lekarzem. Rodzice obawiali się, czy ich dziecko przeżyje, było bowiem bardzo słabe. Pobożna matka złożyła wówczas ślub, że poświęci syna na służbę Bożą, jeśli ten wyzdrowieje. Podanie głosi, że dziecię miało zostać przyniesione do świętego Franciszka z Asyżu, który w natchnieniu miał powiedzieć o Bonawentura, co znaczy o szczęśliwa przyszłości. Pierwsze nauki Bonawentura odbywał w konwencie minorytów w rodzinnym miasteczku. Po ukończeniu szkoły średniej udał się na studia filozoficzne na Uniwersytecie w Paryżu. Tu, mając 25 lat, wstąpił do franciszkanów. Otrzymał wówczas imię zakonne Bonawentura, od słów, jakimi przywitał go wiele lat wcześniej święty Franciszek. Po nowicjacie studiował teologię w Paryżu pod kierunkiem słynnych francuskich teologów Aleksandra z Halles, Wilhelma z Overini i Jana z La Rochelle. Po otrzymaniu stopnia magistra studiował jeszcze dalsze 3 lata, a równocześnie wykładał Pismo Święte i sentencje Piotra Lombarda. Z tego też czasu pochodzi jego szczytowe dzieło z zakresu teologii dotyczące Trójcy Świętej. Bonawentura zajął się także filozoficznymi problemami poznania ludzkiego. W tej kwestii odszedł od Arystotelesa i świętego Tomasza z Akwinu, a zbliżył się do Platona i świętego Augustyna. Wreszcie w tym samym czasie wydał tom rozpraw, w którym można znaleźć syntezę jego myśli filozoficznej i teologicznej. Następne lata Bonawentura spędził w różnych klasztorach franciszkańskich w charakterze wykładowcy. Musiał imponować niezwykłą wiedzą, świętością i zmysłem organizacyjnym, skoro na kapitule generalnej 2 lutego 1257 roku został wybrany przełożonym generalnym zakonu, kiedy miał zaledwie 39 lat. Wybór ten okazał się dla młodego zakonu opatrznościowym. Zakon przechodził wówczas trudny czas. Powstały bowiem 2 zwalczające się zaciekle frakcje – gorliwych, którzy byli za zachowaniem pierwotnej reguły ojca Franciszka oraz zwolennicy reguły łagodniejszej, możliwej do zachowania także przez przeciętnych członków. To jednak groziło rozluźnieniem. Bonawentura umiał wybrać złoty środek, a przez swoje roztropne zarządzenia nadał zakonowi właściwy kierunek. Zakon miał również licznych zewnętrznych wrogów, patrzących nieprzychylnym okiem na liczne przywileje dane mu przez papieży. Jako przełożony Bonawentura umiał je obronić. Przez 16 lat swoich rządów doprowadził zakon do niebywałego rozwoju. W roku 1260 ułożył pierwsze konstytucje jako wykładnię reguły świętego Franciszka. W ten sposób przeciął wieloraką dotąd jej interpretację. Zakonem rządził z konwentu paryskiego, rzadko jednak bywał na miejscu, gdyż musiał odbywać stale wizytację w Anglii, we Flandrii, czyli w dzisiejszej Belgii i Holandii, w Niemczech i w Hiszpanii oraz we Włoszech. Dla tych zasług niektórzy historycy nazywają go drugim ojcem zakonu. Posiadał umiejętność łączenia życia czynnego i publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do męki pańskiej i ku jej czci układał przepiękne poematy. Głośno o nim było także na dworze papieskim. Dlatego to papież Grzegorz X w roku 1273 mianował go kardynałem oraz biskupem Albano pod Rzymem. Delegacja papieża z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. Bonawentura musiał zrzec się urzędu przełożonego generalnego zakonu, aby oddać się wyłącznie sprawom publicznym. Towarzyszył papieżowi w podróżach, a w listopadzie 1273 roku udał się do Lyonu na Sobór Powszechny. Otrzymał zaszczytne wyróżnienie wygłoszenia przemówienia inauguracyjnego. Był szczęśliwy, że doszło do unii między Kościołem Rzymskim a Greckim, która jednak niebawem została zerwana. Główny ciężar prac przygotowawczych do Soboru spadł na barki Bonawentury. Wyczerpany tymi obowiązkami zmarł 15 lipca 1274 roku podczas obrad Soboru w Lyonie. W pogrzebie wziął udział papież i wszyscy ojcowie Soborowi w liczbie 500 biskupów i około 1000 prałatów i teologów. Pogrzeb miał więc królewski. Papież wygłosił mowę pogrzebową ku jego czci. Jego ciało złożono najpierw w zakrystii kościoła świętego Franciszka, a w roku 1450 w nowo wystawionej świątyni. Znaleziono wówczas język świętego Bonawentury, zupełnie nietknięty rozkładem. Miał to być znak niezwykłego daru wymowy Bonawentury. Kronikarze notują, że tego dnia wielu chorych odzyskało zdrowie. Bonawentura jest jednym z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Pozostawił po sobie wiele traktatów i dzieł teologicznych. Bonawentura stworzył nawet własną szkołę teologiczną. Bullę kanonizacyjną Bonawentury ogłosił papież Sykstus IV w roku 1482, a papież Sykstus V ogłosił go doktorem Kościoła w roku 1588. Święty Bonawentura jest patronem franciszkanów, matek oczekujących potomstwa, dzieci, robotników i teologów. W ikonografii przedstawiany jest w habicie franciszkańskim z biskupim krzyżem na piersiach, częściej jako kardynał w Capa Magna lub jako teolog nad pulpitem. Jego atrybutami są anioł przynoszący mitrę, kapelusz kardynalski trzymany przez anioła lub leżący u stóp, księga, krzyż w dłoniach, drzewo krzyża świętego oraz zwój. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy narodziny dla nieba świętego Bonawentury biskupa. Sprawa, byśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.